Myślę, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to w pierwszej kolejności powinniśmy sprecyzować, co tak naprawdę rozumiemy pod kątem sztucznej inteligencji. Na dzień dzisiejszy mówimy o inteligentnych maszynach, inteligentnych rozwiązaniach. Myślę, że powinniśmy tutaj stwierdzić i zgodzić się, że wszystko to, żeby to osiągnąć, jest potrzebny tutaj człowiek. Człowiek inteligentny i twórczy, który jest w stanie stworzyć odpowiednie algorytmy i procedury, by takie rzeczy osiągnąć. Także sztuczna inteligencja to jest wynik pracy człowieka i myślę, że jeszcze do takiego momentu, gdzie zaczniemy mówić o takiej naprawdę prawdziwej sztucznej inteligencji, jeszcze trochę nam brakuje. Jeśli chodzi o internet rzeczy, o czwartą rewolucję przemysłową i kwestię, czy jesteśmy w stanie wszystkie urządzenia na dzień dzisiejszy podłączyć do internetu, to myślę, że jeśli nie wszystkie, to prawie wszystko. Generalnie ewolucja technologii na dzień dzisiejszy daje dostępność praktycznie rozwiązań dla każdej dziedziny i branży i życia, które umożliwiają wzajemne skomunikowanie się ze sobą urządzeń, systemów i wymianę informacji pomiędzy nimi, bo to jest jakby nadrzędna idea, która przyświeca zarówno takim terminom jak IoT, IIoT czy przemysł 4.0. To jest tylko kwestia jakby dostosowania do bieżących możliwości, które oferuje nam na dzień dzisiejszy technologia i podłączenia tych rzeczy. Pytanie na pewno, które się tutaj pojawia, czy my na pewno chcemy wszystko podłączyć, bo to jest na pewno jedno z większych wyzwań, a może nie wyzwań, pytań. Czy są pewne elementy, które faktycznie powinny być podłączone do tego internetu, czy jednak może byśmy chcieli je separować. Jeśli chodzi o wdrażanie takich systemów związanych z internetem rzeczy, to pierwszym, myślę, że takim istotnym wyzwaniem to jest wzajemna współpraca i integracja poszczególnych systemów. I to tak naprawdę narzuca nowe wymagania i nowe wyzwania przed specjalistami czy producentami każdego rodzaju osprzętu czy technologii, ponieważ generuje nowe wymagania i jednocześnie te rozwiązania muszą ze sobą współpracować, bo prawdziwy obraz zastosowania czy wdrożenia technologii związanych z IoT czy z przemysłem 4.0 obserwujemy wtedy, kiedy w takim modelowym przypadku mamy sytuację, gdzie produkt do klienta jest kustomizowany automatycznie przez wszystkie systemy na liniach produkcyjnych na jego życzenie. To wymaga wzajemnej integracji wszystkich używanych rozwiązań. Jednocześnie obserwuje się też coraz większe przenikanie tak zwanego świata IT i świata otwartych technologii, czyli świata automatyki przemysłowej, co jest również niemałym wyzwaniem przy wdrażaniu tego typu aplikacji i tego typu systemów.